W Ucho na Świat dzisiaj będzie podróż muzyczna, ale niezwykle egzotyczna, bo naszą przewodniczką będzie Daga Gregorowicz, założycielka formacji Daga Dana, zespołu, który właśnie nagrał bardzo piękny album zatytułowany Tobie. Można słuchać tego albumu i przenieść się w cudowne przestrzenie i inne światy, a można posłuchać naszej opowieści i zapragnąć przenieść się geograficznie. Od jakiego kraju zaczynamy? Zaczniemy od Chin, które są bardzo zróżnicowane etnicznie, także ze sprawą bardzo dużej większości mongolskiej. Należy wspomnieć, że częścią Chin jest Mongolia wewnętrzna, gdzie bardzo dużo Mongołów mieszka i wielu z nich oczywiście emigruje, jak to wszyscy poszukujący ciekawych doznań życiowych, fajnej pracy, podróżują do Szanghaju czy też do Pekinu i właśnie w Pekinie spotkałam Hasi Bagena oraz Borchigina, czyli Mongołów z tamtej części Chin, którzy świetnie znają swoją tradycję i są niesamowitymi artystami. I z nimi wiąże się wiele niezwykłych historii. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że w Pekinie oni pokazali nam troszeczkę takiego świata undergroundowego, 23-milionowego miasta, w którym to znajdują się takie małe kluby na 100 osób, w których muzyka świata, jazz znajduje swoje miejsce jako dom koncertowy. I także w wielu tych miejscach było nam dane wspólnie też koncertować. Ale najciekawsze przeżycia, jakie są związane dla mnie z odkrywaniem Pekinu, wiążą się z tym, że do różnych domów po bliższym zapoznaniu się zostaliśmy zaproszeni. I tak było właśnie z naszymi przyjaciółmi z Mongolii wewnętrznej. Daliśmy im imiona. Kiedy nas zaprosili do knajpy, w której mongolskie potrawy były serwowane, ale także wypiliśmy po raz pierwszy herbatę, która jest serwowana z mlekiem jaka, bardzo ciekawy napój. I z taką jak gdyby kaszą w środku i masłem. Trochę przypominało bawarkę, ale mimo wszystko smak no nie do podrobienia jednak. Zostały nam nadane w drodze rytuału imiona. Ja dostałam imię Saren Goa, czyli światło księżyca, a moja przyjaciółka z zespołu Dana została nazwana Saren Chikchik, czyli kwiat na księżycu. No i trzeba było im nadać także jakieś imiona, więc pojawiły się różne pomysły. Hasi Bagen, który gra na instrumencie, który nazywa się Morinkhur, to jest taka wiolonczela, powiedzmy tak, żeby przybliżyć Państwu, jak mniej więcej to wygląda. To jest instrument, który no, podobnie wygląda do wiolonczeli, tylko ma takie bardziej kwadratowe pudło rezonansowe. A na gryfie jest wyrzeźbiona głowa konia i pierwotnie włosiem było włosie końskie. No ale wracając do imion, nasz przyjaciel grający na Morinkhur dostał imię Leszek. Kocham ich muzykę i nie rozmawiamy w języku angielskim, nie rozmawiamy w języku chińskim, nie rozmawiamy w języku mongolskim, ani w polskim, ani ukraińskim, ale gramy razem muzykę i to nas łączy i to jest porozumienie ponad wszystko. Tłumacz tak naprawdę od czasu do czasu wchodzi w tą przestrzeń wymiany zdań, już żeby coś doprecyzować. Jest niesamowite połączenie właśnie z nimi. I Pekin jeszcze chciałabym wszystkim polecić ze względu na niesamowitą ilość jedzenia ulicznego. Ten street food jest po prostu niezwykły. Do Pekinu z racji tego, że Chiny są olbrzymim krajem, imigruje także olbrzymia ilość różnej kuchni. Na jednej uliczce możesz nagle zjeść tak różne dania. Ja z tego bardzo lubiłam korzystać, a przede wszystkim uwielbiałam takie ich szaszłyczki. I zamawiało się jedzenie w ten sposób, że podchodziło się do danego miejsca, wybierało się patyczki, takie patyczki na grilla, które miały jakieś kolorki. Nie wiedziałam, o co chodzi, dlaczego na patyczkach są narysowane kolorki. I kiedy już się wszystko usmażyło, kiedy wszystko się zjadło, to potem się rozliczało i na patyczkach dany kolor oznaczał cenę produktu. Pysznie. Więc jeżeli mamy tutaj słuchaczy, którzy kochają jeść, a my zdecydowanie kochamy jedzenie,
to na pewno polecam podróż do Pekinu. W jednym mieście jest się w stanie spróbować smaków z najdalszych zakątków Chin. Od knajpki do knajpki można chodzić i celebrować różnorodność. Podróże dla smaku to jest coś, co lubimy bardzo. Takie podróże też lubi wokalistka i specjalistka od muzyki elektronicznej z Dagadany, Daga Gregorowicz. Pekin, Chiny to jest takie miejsce, gdzie Dagadana jako zespół koncertował i to nie raz. Natomiast to jest też miejsce niezwykłej, ciekawej, orientalnej kuchni i jest tam coś, o co byśmy Azjatów chyba nie podejrzewali. Kultura biesiadowania? Tak, biesiada jest bardzo ważnym elementem życia społecznego. Biesiada zaczyna się w porze lunchu. Mało który Chińczyk idzie na obiad sam. Chodzi się razem z kolegami z pracy i siada się przede wszystkim nie przy stole, żeby każdy zamówił swoją potrawę, tylko głównie zamawia się dużo więcej dań niż jest osób i stoły często są obrotowe, tak żeby można było sobie nakładać jedzenie na swój talerzyk, troszeczkę tego, troszeczkę tego, troszeczkę tamtego i ryż, który jest często uważany przez nas za główne danie kuchni chińskiej, jest tak naprawdę dodatkiem. Zjadasz wszystko, co jest fantastyczne na stole i potem, no troszeczkę powiem kolokwialnie, dopychasz się ryżem. To mnie zdziwiło, że tego ryżu zamawia się, oczywiście może być jakaś wielka miska, nagle ląduje na stole, ale tym ryżem się oczywiście człowiek dzieli. I u nas, kiedy idziesz do jakiejś knajpy, która ma azjatyckie jedzenie, to tego ryżu dostawałam z reguły dużo więcej. Pamiętam moje pierwsze zdziwienia, kiedy właśnie szliśmy w 10 osób i siadaliśmy i zamawialiśmy tak dużą ilość jedzenia. I pamiętam też, kiedy gościliśmy w Polsce delegację z Chin, przyjechała taka duża firma, która produkuje filmy. Miałam okazję być zaproszona na obiad z wiceministrem kultury. I chwyciłam się za głowę, kiedy zostały zamówione dania i ci Chińczycy jedni nie wiedzieli, co mają zrobić. To było fajne, że zostały zamówione dania, które miały pokazać, co my tutaj fajnego jemy. Ale w momencie, kiedy Chińczycy dostali pół kaczki na talerzu jednym albo inni olbrzymią miskę pierogów, to troszkę nie wiedzieli, jak się za to zabrać. I trochę mi było żal tego właśnie, że nie ma tej tradycji przy takim biesiadowaniu, także w knajpach, zamawiania olbrzymiej ilości różnych rzeczy i po prostu dzielenia się i posiadania swojego czystego talerzyka, na który się nakłada. Czyli czegoś takiego, jak my mamy w domach, czyli takiego u cioci na imieninach są różne dania i można sobie troszeczkę tego, troszeczkę tamtego nałożyć. A idea obrotowych stołów, jeszcze takich, które są automatyczne i cały czas się coś kręci i czekasz, aż za chwilę do ciebie przyjedzie, to w ogóle jest coś, co powoduje, że to jedzenie, celebracja jest takim teatralnym także elementem życia. Bardzo mi tego brakuje i mam nadzieję, że już niebawem znowu wrócimy do Chin, spotkać przyjaciół i usiądziemy za różnymi stołami. Dagadana to jest zespół, który wędruje po całym świecie, bo jest na całym świecie znany, bo gra taką muzykę, że właściwie w sercach bardzo różnych ludzi to znajduje swoje miejsce. Daga Gregorowicz proponuje dzisiaj nam wyprawy muzyczne. Byliśmy w Pekinie, a teraz wędrujemy do Kanady. Ja byłam zszokowana, jak otwarta jest Kanada. Słyszałam wiele ciekawych opowieści, że to jest takie fajne miejsce do życia. Toronto, w którym byliśmy i graliśmy, zaskoczyło ilością niezwykłych klubów muzycznych i także ciekawą kuchnią, ale przede wszystkim ludzi otwartych na różnorodność. I w tej całej różnorodności trafiłam chyba na jedną z najfajniejszych knajp europejskich na świecie. Mowa tutaj o Drom Taberna, do której przybyliśmy, żeby zagrać koncert w ramach showcase'u Canadian Music Week. I spotkaliśmy tam polskie plakaty na ścianach. Bardzo nas to zdziwiło i klub prowadzą mieszkańcy Kanady, ale także jeden Ukrainiec.
I to było niezwykłe, jak podano nam barszcz i różne pierogi z naszych stron. I powiem szczerze, że to był najlepszy barszcz ukraiński, jaki jadłam w życiu. Trzeba było pojechać do Kanady. Najlepszą nalewkę z chrzanu i impreza, jaka tam miała miejsce, spowodowała, że ja w trakcie pandemii bardzo często wracałam myślami do różnych miejsc, w których było mi dane grać. I tak otwartych ludzi, którzy prowadzą knajpy, spotykałam z reguły w Polsce, na Ukrainie i trzeba było pojechać do Kanady, żeby poczuć esencję tego miasta, które składa się z wielu imigrantów, którzy chcą za wszelką cenę pokazać to, co mają najfajniejszego w sobie. I można analogicznie chodzić od jednego do drugiego pubu czy też jakiegoś klubu i spotkać tą inność. I pamiętam jeszcze jedną niezwykłą sytuację, bo mocno podkreśla się, jak słabo traktowano rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. I byłam na koncercie pana, który jest Indianinem i śpiewał i grał na swoich tradycyjnych instrumentach i przebrał się także w strój, w którym tańczył i odprawiał różne szamańskie rytuały. I bardzo mi było żal, bo na ten koncert, to na showcase'ach tak jest, że chodzi się od klubu do klubu i gra w tym samym czasie bardzo dużo różnych zespołów. I w jednym klubie może być pełno, a w jakimś klubie z jakichś przyczyn po prostu tak dużo ludzi nie przyjdzie. Ja przyszłam i w tym ogromnym Toronto, w ogromnym klubie było chyba 5 osób. W sumie z muzykami finalnie było nas 12 osób w olbrzymiej przestrzeni. I ten artysta zaprosił nas do wspólnego tańca. I tak w głowie utrzymują mi się te melodie, że pod wpływem tego doświadczenia w jednym z utworów Dagadany pojawia się taki zaśpiew To nie jest melodia, którą usłyszałam, ale kiedy ją nagrywałam, przypominał mi się ten taniec, wspólne doświadczenie takiego transowego tańca i śpiewu, tego ponadkulturowego porozumienia. Muzyka na żywo jest bardzo ważnym elementem kultury i przez to, że te budynki głównie są takie, przynajmniej w centrum Toronto jest zachowana architektura niska. Czuję się, jakby było w jakimś mniejszym miasteczku, no ale jednak są ludzie z wszystkich stron świata i to jest bardzo wyjątkowe w tym mieście. Jest to zdecydowanie i kraj, i miejsce, miasto ludzi bardzo otwartych, przyjaznych i czułam się tam bezpiecznie. No i oczywiście to świetna baza wypadowa, żeby zobaczyć Niagarę. W Ucho na Świat od czasu do czasu proponujemy podróże tematyczne. Jest bardzo wielu ludzi, których pociąga muzyka albo egzotyczna, albo lokalna, albo taka, która jakoś odpowiada na nasze wewnętrzne potrzeby. Daga Gregorowicz, zespół Dagadana jeżdżą po świecie między innymi dlatego, żeby taką muzykę serwować. Bardzo też przy okazji polecamy najnowszy album Dagadany zatytułowany Tobie. I jeżeli ktoś będzie sobie słuchał, zamknie oczy, to może znienacka się wybrać w którąś z tych dagadanowych tras, na przykład do Brazylii. Co robiliście w Brazylii i dlaczego warto się tam wybrać, nawet jeżeli nie gramy koncertów? W Brazylii graliśmy m.in. na festiwalu Virada Cultural. To jest wydarzenie muzyczne, na które z pewnością wszystkich zapraszam. 24 godziny non-stop na olbrzymiej ilości scen odbywa się festiwal muzyczny. Kiedy polecieliśmy i dowiedzieliśmy się, o której wreszcie, bo z ich spokojem i taką brazylijską manianą, że tak się wyrażę, dowiedzieliśmy się, kiedy my tak naprawdę występujemy dopiero po przylocie. I kiedy usłyszeliśmy, że to będzie 10 rano w niedzielę, a festiwal startuje w sobotę, no to pierwsze myśli, jakie przyszły do nas, do naszych głów, to było coś takiego. No to super. Przelecieliśmy pół świata, żeby zagrać o 10 i nikt nie przyjdzie. Okazało się, że nie dość, że przyszło morze ludzi na olbrzymi dziedziniec, to graliśmy jeszcze przed Pharoah Sanders, czyli legendą także jazzowej sceny muzycznej. I dla wszystkich Brazylijczyków byliśmy bardzo, uwaga, uwaga, egzotyczni, jeżeli tak można powiedzieć. Ta nasza kultura jest tak daleka i tak ciekawa, tak inna,
że ludzie przychodzili po koncercie wzruszeni i mówili, że to jest tak dużo emocji, które pojawiają się w tej muzyce, a my myśleliśmy przed koncertem, że wprost przeciwnie, dla nich to będą mało ciekawe rytmy, że nie są to aż takie taneczne utwory, które wtedy żeśmy prezentowali. Bycie skądś konkretnie i trzymanie się swojego kodu kulturowego powoduje, że jesteś ciekawym dla świata i muzyka polska i ukraińska jest bardzo odlotowa, na przykład dla Brazylijczyków. A Brazylię polecam w sposób szczególny, jeśli chodzi o odwiedziny, żeby polecieć do Rio de Janeiro. Tam też udało nam się zagrać i zwiedzić miasto, w którym to bardzo trzeba uważać, szczególnie teraz, bo Brazylia mocno się zmieniła i jest tam dosyć niebezpiecznie. Najlepiej umówić się z jakimś lokalnym przewodnikiem na zwiedzanie miasta, ale kiedy już to zrobicie, to warto poczuć klimat Rio de Janeiro. Wjechać na takie wzgórze, które nazywa się Sugar Cane, czyli wzgórze głowy cukru. I w ogóle ten cukier trzcinowy jest niezwykłą rośliną i z wyciśniętej trzciny cukrowej napijecie się najlepszej lemoniady, jaką można sobie wyobrazić. Wyciśnięta trzcina jest bardzo soczysta, słodka i do tego odrobina limonki. No to jest najlepszy napój, jaki piłam w życiu. No i pójść na plażę Ipanema, o której śpiewał nie jeden artysta, czy Copacabana, no to jest wrażenie niezapomniane. Ale jeśli chodzi o kulinaria, jakoś mi ich kuchnia no nie pasuje. Nie rozumiem tych smaków i głównie stawiałam właśnie na różnego rodzaju soki, świeże owoce, których nie brakuje. Największe mango, jakie widziałam, najbardziej soczystego ananasa, jakiego jadłam w życiu, to właśnie tam. No i najbardziej szalona jazda autobusem to właśnie Rio de Janeiro. Przechylił się ten autobus. Jak można sobie wyobrazić, jak może się na zakręcie przechylić autobus, to proszę to pomnożyć razy 2,5. Ja myślałam, że tam będzie jakiś wypadek i dziwiłam się przy wejściu, że szyby są zabarykadowane taką metalową jakąś siatką i wzmocnieniem. No ale kiedy przy pierwszym zakręcie wpadło na mnie 15 osób i jedyne miejsce, na którym żeśmy wylądowali, to była ta szyba, no to zrozumiałam. Kraj niezwykle otwartych ludzi, ciekawych na świat. Mieszkaliśmy u mojego kolegi poznanego na couchsurfingu na Słowacji i widzieliśmy, jak mieszka się gdzieś na przedmieściach Rio de Janeiro. Zawsze, kiedy gdzieś jedziemy, staramy się poznać jak najwięcej lokalnej społeczności, spróbować coś razem ugotować, zaśpiewać wspólnie, pomuzykować i to się też udało w Brazylii. Rio to zdecydowanie miejsce wyjątkowe i lot nad Rio, lotem krajowym, spowodował, że widziałam zarówno postać Chrystusa, który patrzy na to miasto i rozpościera swoje ramiona i tak jakby patrzył na miejsce zjawiskowe, pokazujące to, że świat jest piękny. Wędrujemy dzisiaj z Dagą Gregorowicz i zespołem Daga Dana, który tak przy okazji, taki ma piękny album zatytułowany Tobie, w którym wędrujemy po pieśniach szczęśliwych. Chętnych odsyłamy do strony Daga Dany, a teraz lądujemy w Argentynie. Co tam może zachwycić podlaskiego turystę? Ja myślę, że każdy podlaski turysta powinien polecieć w dwa miejsca w Argentynie. Tych miejsc jest oczywiście dużo więcej, ale w Buenos Aires należy pójść na milongi nocne, spotkania z tangiem. Kiedy pierwszy raz poszłam na milongę z moimi członkami zespołu, wystroiłam się jak na jakiś bal. Super makijaż ekstra, sukienka, buty do tańca specjalnie zabrane z Polski. I dostaliśmy adres, pojechaliśmy, patrzymy, nie ma wejścia. Jakiś pan wychodzi, tak patrzy na nas z ukosa, szukamy wejścia do tego klubu, baru, a on mówi, wy chyba tutaj naciśnijcie guziczek. To była zwykła kamienica, wchodzimy, pierwsze pomieszczenie, wita nas stół do ping-ponga. To był alternatywny klub, w którym ludzie sobie w pierwszym głównym pomieszczeniu grali w ping-ponga, a dalej był bar i grupa grająca na przestrzeni powiedzmy takiego jednego dużego pokoju w średnim mieszkaniu w Polsce.
jak oni tańczyli, jak oni grali. To był taki czysty underground. Ja się stwierdziłam, że chyba jestem nieadekwatnie ubrana, bo ludzie byli wyluzowani, a to w dresach, no, domowych, powiedzmy, ubraniach. I tańczyli i wszystko zaczynało się o 23:30. Większość w ogóle potańcówek, czyli ich milong, zaczyna się około północy w środku tygodnia. Ale jak już jesteśmy w Buenos Aires, musimy koniecznie oprócz jedzenia pysznej czekolady, najlepsza na świecie to właśnie w Buenos Aires oraz w Lwowie, polecieć nad Iguazu, czyli największe wodospady tamtej części świata i w ogóle jedne z największych wodospadów na świecie. Zwiedza się je z części argentyńskiej i brazylijskiej. Można sobie po prostu tak rozłożyć tą wędrówkę, że jednego dnia jesteśmy po stronie argentyńskiej i możemy dosłownie być w środku wodospadu. Nie mówię o kotle ewersyjnym na dole, tylko na samej górze zwiedzać ten wodospad. Są zbudowane specjalne przejścia, kładki na środku rzeki. To wrażenie takie, że zaraz porwie cię ten nurt. Potęga natury jest największą potęgą, jaką widziałam w swoim życiu. I drugiego dnia pojechaliśmy do Brazylii, żeby zobaczyć te wodospady już z dolnej części i podpłynąć pod sam wodospad, tak żeby nas porządnie ta woda skąpała, płynąc łodzią. To było moje marzenie i zdecydowanie chcę tam wrócić ze swoją przyszłą, mam nadzieję, połową i potem być może z dziećmi. Najpiękniejsze miejsce, jakie miałam okazję widzieć w życiu. Między innymi był tam kręcony film Misja i czułam się jak w raju. Wszystkie zdjęcia, które mam zrobione telefonem komórkowym i filmy pokazują, jakby to był jakiś inny świat. Wracam do tego miejsca z wielką radością w moich myślach. Ucho na świat dzisiaj zabiera nas w różne miejsca. To jest podróż muzyczna, ponieważ podążamy za Dagą Gregorowicz, założycielką formacji Daga Dana. No i oglądamy te różne zakamarki, w których po pierwsze jest pięknie, a po drugie są bardzo intrygujące brzmienia. Zapraszam, Miłka Malcan.